Nie masz pomysłu na zdjęcia? Rób zbliżenia. Wszelkie detale i zbliżenia są świetną opcją podczas komponowania ujęć. Oto powody, dla których powinieneś również je stosować i ty. Po pierwsze, zbliżenia budują tajemnicę. Za każdym razem, kiedy stosujesz zbliżenia, widz podświadomie zastanawia się, co jest poza kadrem. Buduje to atmosferę tajemnicy. Zobaczcie tylko. Do tego, jeśli dołożymy fakt, że filmujemy w tym momencie na przykład jakąś osobę, to jeśli pokazujemy ją w detalach i zbliżeniach, ale nie pokazujemy jej twarzy, filmujemy na przykład detale marynarki, dłoni, oka, wówczas budujemy tajemnicę, kim tak naprawdę jest ta konkretna osoba. Po drugie, zbliżenia o wiele łatwiej jest zakomponować. Chcesz fajnie pokazać na przykład ulicę i wchodzą Ci wszelkie możliwe przeszkadzajki, typu znaki drogowe, elementy, które są niepożądane w kadrze. Wówczas, jeśli przestawisz myślenie na zbliżenia, to automatycznie takie rzeczy po prostu znikną. Do stworzenia takich zbliżeń czy detali nie potrzeba już wtedy ogromnej przestrzeni. Po trzecie, zbliżenia są bardziej dynamiczne, a dynamika przekłada się na ciekawość takich ujęć. Jeśli mamy do czynienia ze zbliżeniami czy detalami, o wiele łatwiej jest uzyskać dynamiczne ujęcie niż w wypadku stosowania planów szerokich. Po czwarte, zbliżenia bardzo dobrze się ze sobą montują. Jeśli chodzi o zasady montażu, to jest jedna taka bardzo podstawowa, czyli to, że jeśli montujemy film, to dobrze, żeby widz nie widział tych cięć, które robimy. W sensie zrobić je tak, niczym magik, żeby po prostu je ukryć. Jeśli mamy do czynienia z dwoma planami szerokimi, wówczas bardzo trudno przykryć takie cięcia, a w zbliżeniach wychodzi nam to o wiele łatwiej. Po piąte, zbliżenia pokazują świat w taki sposób, jakiego na co dzień nie widzimy. Człowiek na co dzień widzi świat raczej w szerokim planie, można powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o zbliżenia, to dają one taką wartość, że pokazują to, czego na co dzień po prostu nie widzimy. Wszystkie te elementy, które są pokazane właśnie w zbliżeniach, wywołują zazwyczaj efekt wow. Mimo że detale i zbliżenia są świetnym środkiem do opowiadania obrazem, to nie można z nimi zbytnio przesadzić, ponieważ oko ludzkie bardzo szybko się męczy, kiedy jest ich zbyt wiele. Na razie to tyle. Dzięki Wam serdeczne. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat kreatywnego filmowania i teorii montażu, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, na którym będą pojawiać się co jakiś czas właśnie tego typu odcinki. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Nie masz pomysłu na... Nie masz pomysłu na zdjęcie? No! Do zbliżenia! Cicho! Do zobaczenia z uśmiechem! Do zobaczenia z uśmiechem! Kompromitacja.